Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Kolejna gitara ze stajni Washburna XM-ST2B. Popatrzcie jak ona wygląda. Stały mostek, struny przewlekane przez korpus, przetworniki Duncan Design. Czy Duncan USM, no takie modele przetworników. No, dwie gałki od głośności, od barwy, przełącznik przetworników, no i wejście na kabel. Gryf przykręcany do korpusu, palisadowa podstrunica, tak wygląda główka. Słyszeliście już mniej więcej jak ona brzmi. No, powiem wam szczerze, że ta gitara naprawdę mnie dosyć zaskoczyła, ponieważ ona naprawdę rewelacyjnie wygląda. I jest, druga sprawa, jest naprawdę niedroga w porównaniu z innymi gitarami. No oczywiście tutaj seryjnie mamy montowane struny Diadario. Jaka grubość tutaj jest zamontowana, trudno stwierdzić, nie jest napisane w każdym razie. To właściwie nieważne, bo niektórzy i tak kupując gitarę sobie struny dodatkowo dokupują i wymieniają. Te całkiem brzmią. Całkiem świeżo i przyjemnie. Skupmy się teraz, jak ona mniej więcej brzmi. Pokazywałem wam, puściłem na początku melodię, którą sobie kombinowałem na tej gitarce. Zobaczcie, jak ona brzmi na klinie. Dobra, wyłączę wszelkie. Dobra, jeszcze raz. Posłuchajcie, jak ona brzmi na najzwyklejszym klinie. Wzmacniacz, do jakiego podłączyłem, to Line 6 Spider 3, więc można powiedzieć nie lampa, czyli żeby się nie podniecać, że na moim piecu to zawsze będzie super brzmiało. Przetwornik ten przy gryfie, teraz oba przetworniki. Teraz zobaczymy przy mostku. Jak słyszycie, różnica brzmienia pomiędzy różnymi ustawieniami tych przetworników jest naprawdę diametralna, a to bardzo dobrze, ponieważ możemy naprawdę wyraźnie różnicować brzmienie tej gitary. W niektórych gitarach, których grałem, to po prostu za bardzo nie było różnicy między zmienianiem kolejnych przetworników i kolejnych pozycji. Tutaj widzicie, na przetworniku tutaj przy gryfie mamy fajny, przyjemny dźwięk. Jeszcze raz. Tutaj przy przetworniku przy gryfie mamy taki fajny, przyjemny dźwięk. A przy mostku słyszycie, zupełnie jest inne brzmienie. Zobaczmy teraz, jak się sprawuje gałka tone, czyli barwa. Dam ją jeszcze znowu przy gryfie i teraz, bo była na maksa cały czas, teraz dam ją na minimum. Słyszycie, dźwięk jest strasznie tak schowany. Nie przebijają się wysokie i średnie za bardzo. Oba przetworniki na raz. I teraz przy mostku. Teraz zwiększam gałkę tone. Troszeczkę. Teraz jest na maksa. Zobaczmy, jak to brzmi na przykład przy przetworniku gryfowym. Teraz tone na minimum. Teraz tone na maksa.
No, trzeba przyznać, że naprawdę brzmi bardzo fajnie. Ja jestem szczerze strasznie pozytywnie zaskoczony tą gitarą. Zresztą trudno się dziwić, ponieważ polecam wam zawsze gitary Washburna, więc właściwie no, tutaj one mówią same za siebie. No jeszcze dodać muszę szczegół, że gitara ma 24 progi, więc można powiedzieć bardzo fajnie, symetrycznie, 2 razy po 12. Wygodny gryf, naprawdę wygodny, troszeczkę to się tam majta. Bardzo wygodny gryf, przyjemny w dotyku. Fajny układ tego gryfu jest taki, że nie jest za gruby, nie jest za chudy, jest w sam raz. No układ kluczy właśnie taki, równoległy. Według mnie to jest najfajniejsze ustawienie kluczy w gitarze. Najwygodniejsze z pewnością. No i przy zakładaniu strun też jest najwygodniejsze, ponieważ korbką sobie kręcimy każdy z po kolei, każdy z kluczy. No i coś tutaj teraz robić? No trzeba przejść na po prostu metal, trzeba rżnąć. Ten motyw, bo się pomyliłem w przejściu. I co jeszcze? No, myślę, że to właściwie wam wystarczająco powiedziało o tej gitarce. Naprawdę, ja ją polecam. Sam bym ją kupił, gdyby nie to, że akurat na razie nie planuję kupowania żadnej gitary. Oczywiście kwestia jest jeszcze taka, że gitarę, którą kupujemy, to wypadałoby... Dobra, pieprzyć to. Także dzięki za uwagę, papatki.